czy jemy mięso na Wigilię? Raczej nie, ryby, no. Ryby jemy. Makówki, tak jak po śląsku, makówki dobre, ciasto i tego. Cóż, ale mięso nie jemy na Wigilię. Nie. Dlaczego nie? Bo no taka tradycja. Jestem wierząca i... Znieśli podobno ten obowiązek. Ale to już może ta młodzież taka... ale ja już jestem taka, powiedzmy, starszej daty to. Czyli to jest kwestia przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia i wiary, bym powiedziała. Nie? Nie jem. Dlaczego? Ponieważ nigdy w naszym domu się mięso w Wigilię nie jadło. A co pani powie odnośnie tego, że zniesiono ten obowiązek? No ja, każdy robi jak uważa, nie? No i szykuje i robi na tą chwilę co chce i jak uważa, nie? Mięso w Wigilię nie, jednak staram się zachować tradycję. A co pan sądzi na temat tego, że znieśli o... zakaz spożywania mięsa? No wie pani, każdy ma swoje tam, jakby to powiedzieć, każdy ma wolną wolę, może robić co chce, ale ja jestem bardziej za tym, żeby utrzymać tradycję, taka jak była zawsze. Nie. Dlaczego? No tradycja tak nakazuje. Znieśli już taki obowiązek i można... Tak, to prawda, istotnie były te zmiany kilka lat temu, niemniej jednak no, ja jestem wychowana tradycyjnie i w Wigilię czekamy na pyszną rybkę wieczorem. Czyli mięso dopiero w pierwszy dzień świąt? Zdecydowanie tak. Nie. Dlaczego nie? Znaczy się tak mnie wychowano w tradycyjnych jakichś takich okresie, że nigdy tego mięsa w samą Wigilię żeśmy nie jedli. Co prawda w święta tak, ale nie w samą Wigilię. A jak się pani odniesie do tego, że obecnie można już spożywać mięsa? No to jest kwestia wyboru, to każdy po prostu ma prawo decydować. No i tak jak zawsze mówię, no jesteśmy ludźmi kulturalnymi, więc każdy ma ten swój wybór, żeby po prostu móc dokonać sobie wyboru, czy chce jeść, czy nie chce jeść, może.